Dzień dobry wieczór. Witam Was wszystkich na egzotycznej pogawędce numer 22. Mam nadzieję, że będziecie tu powoli do mnie dołączać, żebym nie gadała do siebie. Dajcie mi znać, jeśli już ktoś się pojawił, czy mnie widać, czy mnie słychać. Wtedy będziemy mogli zaczynać. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nie wiedzą, o co tu chodzi. Jestem Sylwia, jestem właścicielką sklepu Łaza Palmy i piszę bloga Bambusowy Sen o roślinach egzotycznych. I jestem też założycielką grupy, na której też ten live się odbywa. I postanowiłam właśnie takie egzotyczne pogawędki wprowadzić po to, żeby mieć okazję z Wami na żywo porozmawiać i żeby też poodpowiadać na różne Wasze pytania, które często się właśnie pojawiają, no i stąd też ta grupa. Jest wężowy ruch. No właśnie, pozdrawiam też Maćka, bo on zawsze mi zwraca uwagę. Ja tak po prostu mam, że czasami gdzieś tam muszę się poruszać i to wtedy tak, no widzicie, tak to wychodzi. Teraz powiedzmy mój taki signature move. Niech będzie i tak, więc dzisiaj się widzimy na egzotycznej pogawędce drugiej, w takiej skróconej wersji drugiej po przerwie, bo na wiosnę było ich dużo więcej. Jak to wszystko wcześniej wyglądało, to opowiadałam na poprzedniej pogawędce. Kto nie widział, to może sobie do niej wrócić. One też są wrzucane na YouTube'a, więc jak tam Wam jest wygodniej, to możecie sobie na tym kanale sprawdzić. Kanał się nazywa Bambusowy Sen. To jest przeuroczy. Cieszę się, bo myślę, że trudno mi się będzie tego oduczyć, gdyby nie było przeurocze, także czuję się rozgrzeszona. Więc tak, dzisiaj na początek poodpowiadam na te pytania, które zadawaliście pod specjalnym postem, pod tym postem, który się w piątek zawsze pojawia, nazywa się Zapytaj Sylwię. I tam widziałam, wskoczyły już dwa fajne pytania, więc na początek na nie odpowiem. Potem dostałam też takie pytanie na prywatną moją skrzynkę messengerową i Ania też prosiła bardzo o odpowiedź, więc też odpowiem, natomiast mam dla Was też takie ogłoszenie parafialne, że to, że ktoś mi napisze prywatnie, to wcale nie znaczy, że ja odpowiem lepiej albo szybciej, bo dostaję tak dużo po prostu różnych wiadomości na różnych kanałach, a jest ich też dużo, że nie jestem po prostu w stanie na wszystko każdemu z osobna odpowiedzieć, poświęcić ten swój czas, dlatego właśnie też powstała ta grupa po to, żeby ja oczywiście Wam też tutaj się staram pomagać, ale też osoby, które już są dalej w temacie na przykład niż Wy, w uprawie różnych egzotyków, też Wam mogą pomóc, więc jeśli Wam nie odpowiem, jeśli piszecie do mnie na prywatną skrzynkę i Wam nie odpowiem, to się nie gniewajcie, ale po prostu nie mam na to czasu, czasami po prostu nawet tam nie mam czasu przejrzeć, ile jest tych wiadomości i dlatego właśnie mam tą grupę, żeby tutaj właśnie się tą wiedzą dzielić i żebyście się mogli wymieniać doświadczeniem z innymi osobami. Potem Wam jeszcze powiem o konkursie, bo mamy super konkurs, można wygrać nasiona o wartości 75 zł i takie trzy pakiety są do wyboru, do wygrania. Miks nasion roślin egzotycznych, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo rano jak wrzuciłam post i nikt nie komentował, to się przestraszyłam, że nikt nie chce wysiewać chyba nasion. I mi to nie pasowało, ale już tam się odpowiedzi pojawiają, więc wrzucę Wam też link, gdzie to można zrobić, na naszym fanpage'u. O wydarzeniu też Wam powiem, bo za tydzień w czwartek Dominika będzie prowadziła takie mini szkolenie z techniki naszej ulubionej wysiewu nasion palm, metody woreczkowej, która jest super czysta i super skuteczna, więc na to też Was zaproszę. No i jak zdążę, to Wam jeszcze pokażę nasze zestawy prezentowe, takie pakieciki i kilka nasion palm, które mi tu Dominika wysłała, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. No to i oczywiście jak macie jakieś pytania w trakcie tego, jak tu będę Wam odpowiadać, czy tam coś opowiadać, to piszcie, jak zdążymy tylko, bo też mam nadzieję, że się będę streszczać i Wam za dużo czasu nie zajmę. Jak zdążę, to odpowiem. Też musicie wiedzieć, że jest zawsze trochę opóźnienie w tym, co ja tu robię na żywo i co opowiadam i kiedy widzę Wasze komentarze, więc gdybym coś przegapiła, a się live na przykład skończy, to się nie martwcie, bo ja później po prostu Wam odpowiem pisemnie. Więc zaczynamy właśnie Zapytaj Sylwię i tutaj Bartek zapytał się, popiół z kominka po drewnie nadaje się jako nawóz do bambusa w ogrodzie.
Ja sobie poczytałam i sprawdziłam i okazuje się, że to jest bardzo fajny nawóz jesienny, dlatego że on nie ma azotu. Azot na jesień jest niewskazany, bo można powiedzieć, że podpędza rośliny do wzrostu, a potem przychodzi mróz i je w tym wzroście ścinają. I te rośliny nie zdążą zdrewnieć, nie zdążą się wzmocnić przed zimą, więc azot na jesiennie. Natomiast popiół z drewna, o ile to nie jest drewno jakieś lakierowane, no ale myślę, że z kominka to nie ma takiej opcji, więc jak to jest takie drewno po prostu surowe, kominkowe, to bardzo fajnie się nadaje, czy pod bukszpany, jakiś ligustr, czy derenie, takie rośliny, czy pod bambusy właśnie jako nawóz na jesień. I on ma też, z tego co wyczytałam, i potas, i fosfor. Potas jest właśnie na odporność, dobrze wpływa bambusu, więc pod zimę będzie super. A fosfor jest odpowiedzialny za dobry wzrost korzeni, więc tak samo ważna sprawa, jeśli chodzi o dokładnie potasz. Popiół ma sporo potasu. Co z tym popiołem z kominka? Byłeś pierwszy. Dokładnie, już mam nadzieję odpowiedziałam. Możesz go spokojnie stosować. I z popiołem jeszcze... Aha, ważna sprawa z popiołem jest taka, że nie powinno się go stosować, jeśli masz bardzo ziemię zasadową, bo on sam jest, ma wysokie pH i on jest stosowany do odkwaszania gleby. Więc jeśli masz glebę bardziej kwaskowatą, że tak powiem, to jest super, szczególnie właśnie na jesień można tak odkwasić glebę, a jeśli fajnie rosną ci azalie czy rododendrony, no to wtedy tych na przykład nie podsypuj, no bo odkwasisz tą glebę i zabierzesz im to pH, które one tak lubią, i pod pomidorki. Nie ma sprawy, ja sobie jeszcze zapisałam chyba coś ważnego, aha, no jeśli właśnie ziemia jest zasadowa, szczególnie jeśli ma powyżej 7,5 pH, no to tego nie stosujemy, bo tylko jeszcze podwyższymy to pH, a dla bambusów to na pewno nie jest dobre, bambusy lubią pH neutralne między 5,5 a 6,5, więc tak, jeśli chodzi o popiół z kominka, to spoko, możesz na jesień sobie stosować i też pod inne rośliny. I już tu patrzę na drugie pytanie od Piotrka, czy od Piotra. Schowałem bananowce Maureli, Basio, Lucio, Karpa i Śnieżny. To pewnie musella, masz na myśli złoty lotos. Liście poobcinane oraz małe sadonki trochę karpusa i waszyngtoni do piwnicy i zacząłem doświetlać lampą do roślin plus nawilżacz powietrza. Temperatura około 17 stopni. Widzę, że banany wypuszczają nowe liście, czy jeśli mają takie warunki, to podlewać je normalnie i pozwolić rosnąć, czy raczej uśpić i dlaczego? To też jest bardzo fajne pytanie. I jeśli chodzi o banany, to ja sama bananów w piwnicy nigdy nie zimowałam, tu na pewno jest specjalistą Maciek Iskra, ale wydaje mi się, że jeżeli one powoli rosną, to jakby nic złego się nie dzieje i w takiej temperaturze to jest raczej normalne, tym bardziej, że je doświetlasz, więc one nie mają tego elementu takiego totalnego snu jakby zapewnionego. Też temperatura 17 stopni to jest raczej taka z tych wyższych. Gdybyś chciał je uśpić, spowolnić ich wzrost, to trzeba by było temperaturę obniżyć. Myślę, że gdzieś nawet może do 10 stopni, nawet może jakieś 7 czy 5, po prostu żeby było na pewno powyżej zera. I wtedy ten wzrost by był powolniejszy, ale jakby czemu warto by to było zrobić? Czy tak warto, jakby jeśli to jest dla ciebie do zrobienia, no to możesz, nie wiem, przykręcić grzejnik, ale jeśli tego nie zrobisz, to też jakby tak dużo nie ryzykujesz, bo będzie chodziło po prostu o to, że na wiosnę, jak te bambusy wyniesiesz na zewnątrz, to one te liście najpewniej stracą, dlatego że one będą bardziej powyciągane, będą trochę słabsze, przez to, że miały takie nieletnie warunki do wzrostu i będą miały słabsze tkanki i no pewnie jakiś pierwszy mocniejszy wiatr, nie wiem, czy je będziesz potem wysadzał do gruntu, czy będą w doniczkach, może je poszarpać czy naruszyć, no ale potem nowe już będą wyrastały, więc ta roślina w takich warunkach moim zdaniem spokojnie przeżyje. Więc jak się możesz pogodzić z tą stratą tych pierwszych liści na wiosnę po posadzeniu, to nie wiem, czy jakaś byłaby konieczna zmiana. Jeśli masz opcję taką łatwą,
jakby dla ciebie do zrobienia, żeby obniżyć im temperaturę tam jeszcze powiedzmy, czy do tych 15, czy 10 nawet lepiej stopni, to myślę, że byłoby spoko, ale jak musiałbyś się za bardzo wysilać i nie masz na przykład właśnie grzejnika, żeby skręcić tą temperaturę, to myślę, że możesz to tak po prostu zostawić. I zrobię sobie jeszcze teraz, o, tu moje notatki. To pytanie od Ani też dotyczyło właśnie zimowania, tylko że daktylowca kanaryjskiego. I Ania napisała tak, dobry wieczór, pani Sylwio, czy mogłaby prosić o radę w sprawie mojego daktylowca? Leciwą palmę dostałam od babci, miała suche liście, trzy musiałam obciąć, bo były w opłakanym stanie. W lecie trzymałam na tarasie, teraz wiem, że w złym miejscu powinna mieć więcej słońca. I teraz trzymam ją w mieszkaniu, bo boję się przymrozków. Nie wiem, czy wynieść ją do garażu. Panuje tam w miarę zimna temperatura do 10 stopni max, ale nie ma tam okna. W mieszkaniu trzymam ją już około miesiąc i czy jak wyniosę teraz do garażu, to czy nic złego się z nią nie stanie. Więc tak, jeśli chodzi o zimowanie daktylowca, generalnie w ogóle jeśli chodzi o zimowanie roślin, to lepiej jest zrobić tak, że raz się decydujemy na w jedną stronę albo w drugą, zamiast przynosić je co dzień czy co dwa dni w całkiem innym miejscu, bo takie różnice temperatur na zewnątrz chłodno, w mieszkaniu bardzo ciepło i w garażu średnia temperatura, to działa bardzo niekorzystnie, bo im się wszystko tam w środku rozregulowuje, tak najprościej mówiąc. Więc warto się po prostu najpierw dowiedzieć, właśnie też, tak jak przed chwilą pisałam na grupie, chwaliłam właśnie jednego z uczestników młodego, że najpierw będzie czytał o roślinie, a później właśnie będzie ją dopiero sadził. No ale nie zawsze tak jest, wiadomo, że każdy się uczy. Więc jeśli chodzi o tego daktylowca, no raz, że ucięłaś te liście, to jakby też nie jest nic złego, bo palmy też, liście palm się starzeją, te najbardziej zewnętrzne, one będą z czasem od czubków schły i to jest zupełnie naturalne, potem się obcina te liście tuż przy kłodzinie, przy tym pniu, no i tak też się tworzy ten pień, więc to nie jest nic takiego, że musiałaś uciąć trzy liście. Jeśli były w opłakanym stanie, no to albo już były całkowicie uschnięte, albo czegoś tej palmie brakowało. To też teraz trudno powiedzieć. Na tarasie właśnie, jeśli trzymałaś i powinna mieć więcej słońca, to się zgadzam, bo daktylowiec uwielbia słońce. Ważne jest, jeżeli będziesz na wiosnę wyciągała tego daktylowca znowu na taras, to nie można go od razu postawić na takiej pełnej petardzie, że tak powiem, na pełne słońce, bo może doznać poparzenia liści. Tam jest całkiem inne promieniowanie UV na zewnątrz niż właśnie w pomieszczeniu, gdzie tam z okna do niego coś doleci z tego światła słonecznego albo i nie, jeśli będzie w garażu. Więc trzeba stopniowo palmy przyzwyczaić do tego, że będzie końcowo postawiona w słońcu, czyli na gdzieś 2 tygodnie postawić w półcieniu i potem dopiero na pełne słońce. A teraz raczej dałabym ją do garażu, jak masz tylko dostępne pomieszczenia mieszkalne z taką temperaturą przyjemną dla człowieka 20 stopni plus, to lepiej tej palmie będzie w tych 10 stopniach, to jest w zasadzie idealna temperatura do zimowania palmy. Przerwa na reklamę. To jest idealna temperatura. Jeśli tam nie ma słońca, to optymalnie byłoby, jakbyś sobie tam zamontowała jakąś żarówkę i tak na, nie wiem, na jakieś 10 godzin na dzień, 8-10 godzin tam tą żarówkę do roślin paliła. No tak by było najlepiej. Całkowicie, jeśli tam jest ciemno, naprawdę tak aż prawie że czarno, no to będzie tej roślinie ciężko. Na pewno trzeba ograniczyć wtedy podlewanie, nie nawozić, ale ja bym się właśnie postarała o tą żarówkę do doświetlenia. Na pewno bym nie trzymała w mieszkaniu i jak teraz ją przeniesiesz jeszcze do... O, kot mi tu... Mówcia! Do Mońku. Przepraszam, mam sekundkę. No, masz. Demontuję mi tutaj rolety. To bym przeniosła ją do garażu, teraz się jeszcze nic nie stanie, bo te różnice temperatur aż tak duże nie są. Ragnar to była akurat Nefcia. Ragnar jest dużo większy niż ona. Sylwia, a czym ściółkować bambusy przed zimą i jak grubo?
Na ten temat generalnie nagrałam cały webinar, 1,5 godziny właśnie mówię o tym, czym, jak, kiedy okrywać bambusy. Jak chcecie, to możecie sobie go posłuchać, trzeba go tylko właśnie najpierw kupić, bo tam dużo, dużo, dużo doświadczenia właśnie przekazałam i dlatego to też jest produkt płatny. Ale chętnie Wam powiem, jeśli chodzi o ściółkowanie bambusów, bardzo fajne są liście, może to być kompost, taki kompost, który jest rozdrobniony i może być też jakaś trawa sucha, różne takie materiały. I jeśli chodzi o grubość, no to właśnie tak jak też pisałam pod którymś komentarzem, teraz to jeszcze nie jest moment na to, żeby tam te 15 czy nawet 20 centymetrów roślinom dawać, bo mogą się po prostu zaparzyć, jeszcze jak słońce zaświeci, to może być naprawdę ciepło. Więc teraz tak to wystarczy po prostu, żeby nie było widać ziemi, taką warstwę ściółki dać, a później jak już kilka dni pod rząd będzie zapowiadanych, że będą przymrozki, no to wtedy można właśnie tak z 15 cm czy 20 w zależności od regionu, jak to jest chłodniejszy region, to można iść w ten wyższy poziom zaawansowania i grubości i tak to wtedy zrobić. A dziękuję bardzo, golfik kupiłam za 29 zł w second handzie, także polecam Zero Waste i też w taki sposób, bo ostatnio czytam dużo o tym, jak być mniej konsumentem, a bardziej używać to, co na tym świecie jest i żeby nie trzeba było tyle rzeczy wyrzucać. Jeszcze okno zamknę. No, dzisiaj trochę rozpraszaczy, ile ja gadam? 20 minut, no to jeszcze spoczynę. Więc tak, jeśli chodzi o ściółkę, to ona ma za zadanie uchronić korzenie i to jest plan minimum. O tym też właśnie mówię na tym webinarze. Jeśli chodzi o bambusy, to ich sercem, ich najważniejszą częścią są korzenie. Jeśli one nam przetrwają, no to on potem też na wiosnę wypuści z nich, nawet jeśli by była jakaś zima konkretna i ta część zielona by miała obumrzeć. Jeśli chodzi o tą część zieloną, to teraz w ogóle nie ma po co tego okrywać. Będzie taka potrzeba, jeśli się pojawią mroźne mrozy, bo one działają wysuszająco i też takie ostre zimowe słońce, które się jeszcze odbije gdzieś powiedzmy od śniegu, to też nie jest najlepsze dla bambusów. Dla takich już, które się ukorzeniły, które już parę lat rosną w ogrodzie, to jest inna sprawa, ale dla młodych to nie, niekoniecznie. No właśnie, ja też używam tej ściółki kompo, bo ja mam bambusa w donicy na balkonie i o liście i o kompost mi tutaj jest ciężko, musiałabym śmigać gdzieś po parku i zbierać do jakiegoś worka, więc sobie po prostu dałam przysłać przez Dominikę taką gotową ściółkę, ona jest w worku, pachnie super w ogóle jakoś lasem, tak mi się wydaje, i tą ściółką mój bambus doniczkowy też już lekko tam przysypałam i jak będzie mróz, to będę też taki gruby kopczyk, ile mi się tam zmieści, ile mi się nie wysypie, też będę to tam właśnie wkładać. Taką ściółkę właśnie mamy też w sklepie. Ściółka firmy Kompo i ona jest o tyle spoko, że później na wiosnę trzeba to rozgarnąć, nie można zostawić takiej grubej warstwy ściółki, z czego by ona nie była, bo właśnie może się pod spodem wszystko zaparzyć, ale jak to rozgarniecie, no to macie już też od razu nawóz, bo tam są różne naturalne materiały, które też się rozłożą i jakby, aha, potrzebujesz ciężarówkę, no to wtedy z jakimś panem, nie wiem, z zielenią miejską może ci się uda od nich odebrać jakieś liście. Ja na przykład tutaj, jak jestem w Krakowie, to czasami widzę, że są worki z liśćmi poustawiane przy drzewach, więc nie wiem, co oni później z tym robią, czy mają jakieś kompostowniki. Być może ktoś gdzieś pracuje w takiej instytucji i wie, może podpowiedzieć, czy jest szansa w ogóle coś takiego zdobyć, bo myślę, że to też by była ciekawa informacja. Jeśli to jest jakoś utylizowane w nieoptymalny sposób, to może po prostu można tam z nimi zagadać i coś takiego by można było od nich zdobyć. Wydaje mi się, że czytam u Andrzeja Sypkowiaka, którego znacie, że on też właśnie liści, słoma też może być jak najbardziej, że też liście pozyskuje właśnie gdzieś tam z okolicznych miejsc, właśnie jak parki i tak dalej. Więc myślę, że można ewentualnie popytać, jak macie taką opcję.
Dobra, o konkursie chciałam Wam powiedzieć. Konkurs jest bardzo fajny, bo jest prosty, ale trochę trudny, bo trzeba odpowiedzieć na pytanie. To pytanie brzmi, czego nas uczą nasiona? I ten konkurs, jeśli chcecie wziąć udział, a bardzo Was zachęcam, bo są fajne nagrody do wygrania 3 razy po miksie nasion roślin egzotycznych o wartości około 75 zł. I tam są różne nasiona bananów, agaw, palm, takie różne mieszanki przez nas wybrane. Jeśli chcecie wziąć udział, to trzeba wejść na nasz fanpage Oaza Palmy. Zobaczę, czy mi się uda tu Wam wrzucić linka. Chyba mi się uda. Wydaje mi się, że ten link będzie widoczny na fanpage'u, a nie będzie widoczny na grupie, ale na grupie też Wam potem dodam. Więc trzeba po prostu wejść w ten link i tam odpowiedzieć na to pytanie. Czas jest do niedzieli do północy i we wtorek ogłosimy 3 zwycięzców. Oczywiście na nasz koszt z instrukcjami wyślemy te nasionka. I bardzo Was też zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, właśnie do wzięcia udziału w wydarzeniu, gdzie będziemy pokazywać metodę woreczkową, jak my wysiewamy nasiona palm. I ja tą metodę bardzo, bardzo lubię, bo ona jest super czysta, jest ziemiurkoodporna, bo te woreczki będą zamykane, nam się zrobi fajny mikroklimat i ziemiurki nam się właśnie tam nie dostaną, jeśli mamy czystą ziemię już taką bez jajek, ziemiurek. Więc ona jest bardzo, bardzo wygodna, bardzo skuteczna, bo też szybciej te nasionka kiełkują dzięki takiej metodzie. Jeśli chcecie wziąć udział, to już Wam też tutaj kopiuję link. Możecie się po prostu zapisać i tam będzie specjalna grupa. Na tej grupie będzie live, który będzie prowadzony przez Dominikę. Ja tam też będę i będziemy po prostu Was krok po kroku przeprowadzać przez ten temat. Mam bisety już kilka lat i jeszcze nigdy go nie okrywałam i nie ściółkowałam. Czy z okrywaniem można sobie już dać spokój? No wiesz co, ja nie mam kryształowej kuli i nie umiem Ci powiedzieć, czy jakie będą zimy w następnych latach. My nasze bambusy też okrywamy bardzo mało, ale zawsze trochę okrywamy, dlatego że jeśli mu pomożesz naprawdę silnie przejść przez zimę, to on będzie wtedy rósł jeszcze lepiej, będzie miał grubsze pędy, będzie miał tych pędów więcej. Więc jeśli bambus rośnie tak, że to jest dla Ciebie optymalnie i jesteś w takim regionie, że nie wiem, Dolny Śląsk czy jakiś Szczecin, że tam jest naprawdę ciepło i to jest jeszcze miejsce, dajmy na to, osłonięte i bardzo Ci się nie chce, no to jakby nie ma takiego przymusu. Natomiast mi się wydaje, że przynajmniej taka cienka warstwa ściółki, ona zawsze pozwala tej roślinie jakby przetrwać zimę lepiej i na wiosnę zamiast tracić siły niejako na regenerację tego osłabienia po zimie, ona po prostu całą siłę swoją wkłada w wypuszczanie nowych pędów. Więc po prostu może też, nie wiem, w tym roku przetestujesz i zobaczysz, jak to będzie wyglądało na wiosnę, może akurat Cię zaskoczy. Tego życzę. Ja zawsze ściółkuję cieńką warstwą na cały rok, bo to jest o tyle fajne. Też Wam ostatnio, wydaje mi się, mówiłam o podcaście bardzo fajnym, naturalnie o ogrodach, gdzie był odcinek o ściółkowaniu i bardzo ono, ściółkowanie, pomaga oszczędzać wodę w ciągu sezonu, bo jak znajdę taki fajny film, to Wam go wyślę, bo był kiedyś taki właśnie filmik, były dwa takie jakby plastikowe pudła z Ikei i w jednym była ziemia, normalna, zwykła ziemia, a w drugim była ta ziemia ześciółkowana, oba naraz zostały podlane i było pokazane, jak w jednym i w drugim przypadku ta woda się zachowuje i przez pierwsze przeleciała jak sitko, a druga po prostu powoli, równomiernie została nawodniona, więc to też dla naszego budżetu jest fajna opcja, żeby nie podlewać po prostu codziennie tych naszych rabat, tych naszych roślin, tylko ściółkować i podlewać na przykład co drugi dzień. To też warto sobie uświadomić, czy też takie nasadzenia właśnie, że rośliny są tak gęsto posadzone, że nie ma pustych miejsc. To też bardzo działa na takie właśnie, na optymalizację zużycia wody. No właśnie, już prawie, że pół godziny gadam, więc będę kończyć i zobaczymy się na pewno za tydzień. Fajnie, że tutaj piszecie.
Chciałam jeszcze pozdrowić bardzo Marcina z Monkeys Bambu i ja mam od Marcina milion pytań na mailu, na które chciał właśnie ode mnie odpowiedzi. I ja sobie pomyślałam tak, bo odpowiedzieć pisemnie na taką ilość pytań naprawdę to jest bardzo czasochłonne, a czasu aż tak dużo niestety nie mam, ale chciałabym odpowiedzieć, bo pytania są fajne, myślę, że wy też byście skorzystali. Więc za tydzień właśnie będzie taki odcinek, gdzie ja będę na te pytania odpowiadać. Nie wiem, czy zdążę na wszystkie, ale na wszystkie na pewno odpowiem w przyszłym i może w następnym odcinku. To na koniec wam jeszcze pokażę, jakie mamy fajne takie zestawy prezentowe. To jest wszystko już zapakowane, właśnie jeśli szukacie czegoś na prezent, to mamy nasionkowe zestawy właśnie. W środku jest miks pełen słońca, to znaczy, że taka mieszanka nasion, która jest tutaj, może rosnąć w pełnym słońcu, jak sobie to wysiejecie. I tu są w środku różne roślinki, oczywiście z instrukcją, z tymi takimi etykietkami do powkładania, do doniczek. Takie rzeczy mamy na stronce właśnie, pod zakładką zestawy prezentowe. I powiem wam, jeśli tak ogólnie, to też nie chodzi o to, że musicie coś koniecznie od nas kupować, choć oczywiście fajnie by było. Szczególnie jeśli lubicie nasionka i wysiew nasion. Jeśli robicie zakupy przez internet, bo ja zawsze kupuję prezenty przez internet, to warto o tym pomyśleć po prostu już też teraz, bo mamy informacje z pierwszej ręki od kurierów, że już teraz przesyłki są opóźnione, doręczane są nie na zajutrz, tylko na następny dzień, dlatego że jest taki wysyp zamówień. No wiecie, sklepy są pozamykane i tak dalej, więc jeśli chcecie czy na Mikołaja, czy na święta na pewno mieć na czas wybrane przez was prezenty, no to lepiej zamówić to teraz i mieć gdzieś tam skitrane i spać spokojnie. Sylwia, a może wprowadzicie do asortymentu jakieś figurki do ogrodu, na przykład w daleko wschodnim stylu? Wiesz co, ja miałam taki pomysł dawno temu, jak ja już prowadzę oazę 12 lat ponad, to miałam tak średnio co 2-3 lata taki pomysł, ale to jest tak duża inwestycja i tak to logistycznie jest w Polsce ciężko ogarnąć, żeby to nie było tak, że transport kosztuje więcej niż taka figurka, że po prostu się na to nie zdecydowałam. To jest ewentualnie coś, gdzie może jakaś współpraca z kimś, kto to już robi i się w tym specjalizuje, to by był może pomysł, albo mogłabym kogoś takiego znaleźć i wam ewentualnie polecić. Miałabym takiego dostawcę w Niemczech, który robi super jakościowe rzeczy, to znaczy to nie są takie, wiecie, jak czasami można różne tandetne takie jakby trochę karykatury tych figurek dostać, tylko naprawdę takie, które chętnie sama bym gdzieś tam przygarnęła do ogrodu, ale to jest logistycznie ciężka sprawa. O, fajne figurki orientalne są na K-Dekor, sama sobie sprawdzę, bo już kończymy, żeby wam nie przedłużać, widzimy się za tydzień, o wszystkim wam chyba powiedziałam, no i jak będziecie mieli znowu czy jakieś pytania, czy o czymś byście chcieli posłuchać, to dawajcie mi znać, wiecie, gdzie mnie znaleźć. No i to tyle, życzę wam fajnego piątku, te piątki będą teraz takie dłuższe, to mam nadzieję, że będzie nas tu przybywać coraz więcej, żeby sobie właśnie porozmawiać o egzotykach, może trochę o ekologii, a propos tego zero waste i mojego fajnego sweterka, a ja idę chyba sobie otworzyć wino dla relaksu w końcu piątek, no i życzę wam dobrego weekendu. Trzymajcie się, cześć.